Oni zorganizowali i byli uczestnikami kolejnego narodowego powstania. Te nasze narodowe powstania, z których my wszyscy jesteśmy, z których jest polskość i Polski by nie było, gdyby nie te powstania, miały jedną cechę zasadniczą. Ludzie, którzy szli do powstań, wiedzieli, że mogą umrzeć i byli gotowi umrzeć za ojczyznę. Wiedzieli, że losy narodów, losy wspólnot narodowych, kulturowych zależą od gotowości do poświęcenia swojego życia za ojczyznę, do gotowości ostatecznej, od wierności wartościom najważniejszym. I z tego właśnie powstawała Polska, tyle razy gnębiona, tyle razy przechodząca tragiczne losy, a potrafiąca się odradzać z tej właśnie gotowości do poświęceń ostatecznych. Współcześnie widzimy to wyraźnie, nawet może ktoś w Europie na chwilę zauważył, że losy narodów zależą od gotowości do ostatecznych ofiar.